Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, kiedy rozgrywaliśmy Mistrzostwa Świata w lotach, właśnie jeszcze wracając do Mistrzostw Świata w lotach i przypominając sobie wyniki, to przypomnijmy, że jestem Mistrzem Świata w lotach. No i drużynowo zajęliśmy drugą pozycję. Ale tak, dokończając tą sentencję, którą zacząłem i nie dokończyłem właśnie, no to tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj kupujemy samolot na koncie ponad 5 milionów złotych i to jest ten czas, to jest ten moment, w którym no po kilkunastu chyba nawet odcinkach kupujemy samolot. Udało nam się uzbierać? Nie kupimy tego najtańszego, tak jak już wspominałem, w sklepie. Pojazdy, samoloty, tak, no najtańsze za 4 miliony i my już go mogliśmy kupić kilka odcinków temu, natomiast zgodnie z wami ja stwierdziłem, że jednak uzbieramy na Nimbusa 5 milionów złotych, także czy jesteście gotowi? Ja jestem gotowy. Kupujemy i mamy samolot. Dziękujemy za zakończenie transakcji. 5 milionów poszło na samolot. No i mamy wiadomość jakąś. Menadżer, nowy samolot, nowy zakup. Twój nowy zakup jest już dostępny. Wejdź do świata i udaj się na wyznaczony punkt. Kupiliśmy samolot i oczywiście go sobie od razu przetestujemy, polatamy, także przechodzimy do świata. Zrespiliśmy się w naszym mieszkaniu. O, tutaj widzę, że fajna imprezka była. Tam też widzę jakieś wino. W ogóle nasz tutaj zawodnik też widzę, że wąs tutaj zarósł, chyba chciał, no, na małysza się zrobić. No i też troszeczkę się ogolił. No wiecie, większa aerodynamika w powietrzu, dalsze skoki. O, zobaczcie jak śnieżnie. I jest dużo, dużo śniegu. Także sypnęło w Kubikolandii. No ale dobra, my przyszliśmy tutaj do świata, aby samolot, tylko musimy wyjść. Czekajcie, gdzie było wyjście z tego mieszkania? Nie, na dole nie było. Tu było wyjście z tego mieszkania, tak mi się wydaje. Już dawno tu nie byłem. Tutaj, o, tu. Tutaj, dobra, i tutaj była winda, tak jest, tu mamy windę, winda otwieramy, no i lecimy na dół. O, jest tu gdzieś najprawdopodobniej nasz samochód, o jest, widzę go, BMW czeka na nas, czarne BMW, mamy wyznaczony punkt na mapie, tam sobie pojedziemy, oczywiście najprawdopodobniej jest to lotnisko, no bo gdzie indziej mógłby być samolot, siadamy. Muszę przyznać, że jadąc po tym śniegu czuję, że jest ślisko, też widzę, że może nie aż tak bardzo mocno pada śnieg, bo tak troszeczkę pruszy jednak, natomiast no wieje troszeczkę wiatr, nie wiem czy to będzie miało aż tak duży wpływ na latanie samolotem, o, czerwone niestety. Tak, kojarzę już te rejony, jesteśmy blisko lotniska, tam jest chyba lotnisko, więc tak mi się wydaje, no tak, bo kilometr został tam, w tamtą stronę jest lotnisko, dobrze, zmierzamy coraz bliżej do naszego upragnionego celu, na który zbieraliśmy sporo, no bo jednak i czasu, i pieniędzy, 5 milionów, no i rzeczywiście kilkanaście odcinków. No i tutaj jest troszeczkę zagęszczenie, większe zagęszczenie ruchu. No nie wyprzedzę go tak, no trzeba by, spokojnie, z przepisami. A, i źle wjechałem, my na lotnisko musimy wjechać dołem. Tam jest wjazd na tą płytę lotniska, no bo jednak musimy skądś wystartować samolotem. Muszę zakręcić tutaj, o, ojej, ciu, jak mnie miota tym samochodem, jeszcze samochodem. O, widzę, że tutaj ten czarny samochód też się niecierpliwi. O, my tutaj zjeżdżamy na dół, jak ta taksówka. Okej, jesteśmy w dobrym miejscu, jesteśmy, o, policja, spokojnie, spokojnie, to jak najbardziej przepisowo jadę. I pytanie teraz, czy nas wpuszczą. Przepraszam, ja mam kupiony samolot, proszę mnie wpuścić. Szefie, szefie, czekaj, muszę do niego wyjść, bo on mnie nie widzi. Oj, wywróciłem niechcąco pachołek, trudno. Szefie, szefie, wpuścisz mnie, proszę. No, dogadamy się jakoś. Co, otworzy mi tą bramę, czy nie? O, proszę, ja ciebie otworzę. Dzięki, szefie, na razie. Na mapie mamy zaznaczone, że gdzieś to tutaj jest po prawej, więc my tam sobie pojedziemy i gdzie on jest? Chyba to jest... Czekajcie, to nie jest ten, no to jest za duży zdecydowanie, ale chyba to jest ten. Jeszcze otwarte drzwi. Dlaczego to są otwarte drzwi? Ktoś mi się już tam włamał. Okej, ale żeby nie skrzywić naszego samochodu i samolotu, również skrzydło naszego samolotu bardziej, to sobie ten... Może gdzieś to auto sobie zostawimy bardziej w tym miejscu, a może bardziej jeszcze bezpieczniejsze. O dobra, tu jest takie, proszę, tu jest takie miejsce, idealnie. No i dawać mi ten samolot. Na to czekałem bardzo długo i w końcu mogę to zrobić. Wsiądziemy? Tylko spokojnie, ja muszę się tutaj przyzwyczaić do sterowania tym samolotem, żebym nigdzie nie wpadł w żadnej, nie było żadnej katastrofy. Najpierw na spokojnie, jedziemy tak samo jak z samochodem, spoko, okej, okay. Czuję silnik, aha, to jest to, mamy to, słuchajcie, mamy to, tylko gdzie ja mogę wystartować, żeby żaden samolot mi tu nie... O Jezus Maria, co ja zrobiłem? Hamuj! Spokojnie. Nie, dlaczego ja wjechałem w ogóle przez ten śnieg? No ten śnieg jest trochę niebezpieczny, muszę wam przyznać, na tym lotnisku. Gdzie mam jakiś pas startowy? O, tu jest pas startowy chyba, bo takie duża przestrzeń, to cofniemy sobie. Czekaj, to chyba nie jest pas startowy. Ja nie wiem gdzie jest strasznie ten śnieg, w ogóle ta gra mi nie renderuje przez ten śnieg. Dobra, tu jest jakiś pas startowy, to może sobie tak, ja mam pomysł. Albo dobra, lecimy po prostu, rozpędzamy się zaraz i lecimy. I lecimy, słuchajcie.
Czas na nas! Tak jest! Wzbiliśmy się pierwszy raz, tylko spokojnie, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem w sumie. Spokojnie, spokojnie. Może ja zawrócę jakoś. Je, oho! Oho! Jakieś turbulencje, słuchajcie, mam. No, ja pierdzie... Troszeczkę nie... Fajnie, niesympatycznie, muszę przyznać. Niesympatycznie jest. Okej, chyba ustabilizowałem, ale to było bardzo groźne. To było bardzo groźne. Ja pierdzielę. Widzicie to, jakie są turbulencje, jak wieje wiatr? Czuję się troszeczkę niebezpiecznie, muszę przyznać. Ale ustabilizowałem, jest spoko. Tylko gdzie my w sumie chcemy lecieć? No nie wiem, tak się przelecimy może po mieście jakimś czy coś. Tu nie ma miasta, więc... Ale bardzo mocno wieje. Bardzo mocno wieje, słuchajcie. No niebezpiecznie, troszeczkę nie... Ja muszę się tu przyzwyczaić. Niedobrze. Niedobrze jest. Bardzo dobrze. Okej, ustabilizowałem chyba, ale jak skręcam, to jest bardzo źle. Tu jakieś góry widzę. Miasto jest, wydaje mi się, w tamtą stronę, bo jak skręcam, jest bardzo źle. Okej, jestem na jakąś autostradę. O! Widzę! O, widzę nasz chyba apartament. W sensie nasz budynek, gdzie jest nasz apartament. Spoko, no to i wszystko. Jesteśmy w domu, piękna sprawa. Ale bardzo miota tym samolotem, muszę mieć naprawdę dużą kontrolę. O, jak słoneczko zaświeciło, przebiło się przez te chmury. O, trochę już niebezpiecznie, może... Czekajcie, może ja sobie skręcę bardziej, tylko żebym... Spokojnie. Ojejciu. Co to jest? Ej, co to... Co jest? Co... Jakiś alarm się włączył, się... Usta... Nie mogę... Nie mogę nim sterować w ogóle! Co? Nie! Nie! Do góry! Nie! Z tej strony Kubika, lata następny odcinek na moim kanale. Pierwszy odcinek z kariery zawodnika. Mamy w grze 22 czerwca 2018 roku. Dzisiaj dostaliśmy powołanie na Puchar Kontynentalny w Wiśle. Nie się jak najdalej. Trzeba jechać do szkoły. Udało się nam, mamy prawo jazdy. I ósme miejsce, kończymy w pierwszy dziesiątce. Wygraliśmy konkurs FISCAPu. No i oj! Czyli połowa FISCAPu to były moje podia. Siódme miejsce, fantastycznie mi się skacze na tej skoczni. Pierwsze podium Pucharu Kontynentalnego. 40 miejsce, jak na debiut w Pucharze Świata, tragicznie nie jest. Jak będzie daleko, jak poleciałem daleko. Chyba śpi. Leci, 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 poleciał, wygraliśmy ten konkurs. Pierwsze zwycięstwo w Pucharze Kontynentalnym. Zapakuj walizy, konkurs. Co, jestem na lotach narciarskich, jestem w Pucharze Świata. I czy dostanę się do drugiej serii, zostaniemy powołani znowu na Pucharze Świata. Spokojnie. Jezus ma, nie, no wstawaj. Ale ja nie chcę pana przejechać. Trzech Polaków na podium. I wygrałem. Leć, 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 leć. Fantastycznie. I wygrałem, ojejcie, ojejcie. Drugi bary. Jestem w kadrze, a udało się. 10 listopada 2022 roku. 17 miejsce, słuchajcie. Jestem w drużynie. Ależ daleko. I jest zwycięstwo. Pierwszy turniej w czterech skoczni. Ładnie lecę, ależ pięknie. Kapitalnie, kapitalnie. To rekord życiowy chyba. Miejsce w pierwszej dziesiątce. Jestem w dziesiątce mistrzostw świata. Coś nieprawdopodobnego. Widzimy, mamy złoto, proszę państwa. Wysoko lecę, wysoko, wysoko i daleko. Fenomenalny skok. No, ładnie, leć, 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 leć. Jest podium. Pierwsze podium w karierze zawodnika. Drugie miejsce w ROR. Staliśmy na 150 tysięcy, ale mamy swoje własne mieszkanie. Pani Kanzburańka z złotym medalistą, ja ze srebrnym medalem. Trzecie miejsce, ale mamy podium. Na trzecim miejscu skończyliśmy. I daleko będzie, pies mi szczeka. Psie, nie szczekaj tam. I prowadzę po pierwszej serii. Jesteśmy na pierwszym miejscu, mamy lidera. Coś piękne wnętrze, bardzo. Good morning, kolejny odcinek z kariery zawodnika. Pierwszy raz w historii kariery zawodnika zagramy sobie konkurs na niestandardowym obiekcie. Medaliśmy złotymi medalistami. Jak widzicie, całość tu się zmieniła. Myślę, że wygląda o wiele lepiej. Pięknie, pięknie! Pierwsze miejsce! Musi być pierwsze miejsce! Miejsce aktualnie, ale świetnie! Dwa równe skoki na najwyższym poziomie! Wygrałem konkurs indywidualny w Libercu! To jest pierwsze zwycięstwo! Uda mi się, uda mi się, uda mi się! Fantastyczny skok! Jeden z lepszych chyba w mojej karierze! Mamy to! Pierwsze miejsce w turnieju czterech skoczni! Ja pierdzielę! Wygrałem i to na luzie! To jestem zwycięzcą kryształowej kuli! Czym mniej wydamy na mieszkanie, tym więcej będziemy mieć na samolot. Nasz nowy apartament za grube pieniądze. Udało się, wygraliśmy pół punktu w czterech konkursach. Turniej Złotego Bażanta. Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku. Tak, ale mamy złoty medal. Udało się, drużynowo zdobyli to złoty medal. Daniel Andrzej Tandek, który lubi pandę. Miejsce pierwsze, wygraliśmy, fantastycznie. O, jestem, ależ poleciałem. Wygraliśmy o 30. Turniej Złotego Bażanta. Przegraliśmy o 3 metry. Wow, zmiotem rywali, proszę ale państwa. Ale ładnie, ale ładnie. Nie, nie.
Nie! To jest, zobaczcie, 60 ponad punktów. I pięknie! Łącznie na podium byłem 16 razy przewaga, z jaką ja wygrałem kosmicznie. Patrzą, znowu 15. To jest jakaś zła bardzo pasa. I wygrałem DTS. Brawo! Znowu jestem najlepszy! Jestem mistrzem świata w lotach.